Nasze materiały napędza ceneo.pl. Największa porównywarka cen gier. arn.eu. O tym, że programowanie nie musi być straszne, opowiedzieliśmy niedawno w materiale o Maker Buino, prostej konsoli dla początkujących autorów do własnoręcznego zbudowania i zaprogramowania. Wspomnieliśmy wówczas również, że jego siostrzany projekt doczeka się wkrótce dużo bardziej imponującego ekosystemu. Prawie 2 miesiące testowania i kodowania później z czystym sumieniem mogę powiedzieć, kosztujące 100 euro Game Buino Meta to raj dla majsterkowiczów. Ten oparty o Arduino gadżet to gotowa do działania konsola przenośna, w pewnych względach porównywalna z Game Boyem Color, w innych z Game Boyem Advance, a w jeszcze innych bijąca obie te maszyny na głowy. I sorry kochani, tym razem z lutowania nici. W pudełku czeka gotowe urządzonko. Sercem systemu nie jest tu prosta Atmega, a dużo bardziej mocarny 32-bitowy mikrokontroler ATS AMD21. Czarno-biały ekran Nokii zastąpiono kolorowym wyświetlaczem z podświetleniem i rozdzielczością do 160x128 pikseli, a równie uderzającą różnicą względem poprzednika jest wsparcie dla dźwięku w formacie Wave w miejsce prymitywnych piknięć i puknięć. I czy wspominałem o światełkach? Bo Meta ma też z tyłu 8 w pełni programowalnych światełek RGB LED, które rozświetlają tył urządzenia i rozlewają kolory po dłoniach i froncie sprzętu, dając fantastyczny efekt. Aż dziw bierze, że żaden inny producent konsol nie wpadł na podobny pomysł. Swoim formatem Meta stara się emulować trochę Game Boya Micro. Jest to wyraźne szczególnie w układzie przycisków, choć Game Boyino nie ma bumperów, więc gry ograniczone są jedynie do 2 guzików frontowych i 1 przycisku opcji. Drugi zakodowany jest na twardo jako menu systemowe, ale da się to ograniczenie zdjąć sprytnym wykorzystaniem kodu. Zabawkę ładujemy za pomocą dołączonego do zestawu kabla micro USB, a wbudowana bateria wystarczy bez problemu na cały dzień grania. W co zagramy na Game Buino Meta? Tak po prawdzie to w niewiele, nie jest to bowiem sprzęt przeznaczony do grania, choć w sieci znaleźć można dziesiątki darmowych gier i programów przygotowanych przez społeczność. Urządzenie ma za zadanie być gadżetem do własnoręcznego zaprogramowania i ma wprowadzić zarówno początkujących, jak i bardziej zaawansowanych koderów do świata pisania gier. Swoje gry tworzymy w standardowym edytorze kodu Arduino opartym o C++ ze specjalnym zestawem funkcji umożliwiającymi interfejsowanie z komponentami zabawki. Innymi słowy, Game Buino Meta to gadżet dla programistów. Ale swoimi możliwościami, biorąc pod uwagę, że mimo wszystko ekosystem stara się być możliwie prosty i zrozumiały, gadżet imponuje dużo bardziej niż można się spodziewać. Napisane gry można przerzucać prosto do pamięci systemu z pomocą kabla USB, by ułatwić prototypowanie, ale można je też, i to tę opcję preferuję, wrzucać na kartę microSD, gdzie można wybierać dostępne gry z preinstalowanej wybierałki. Możliwości urządzenia są niewspółmiernie duże względem jego prostoty i małego formatu, a już na pewno w kontraście ze starym modelem Game Buino. Koder może ładować teraz pliki audio bezpośrednio z karty SD, omijając w ten sposób limity rozmiarów gier, obrazki mogą być czytane z folderu w formie bitmap, a bezpośredni dostęp do systemu plików pozwoli zaawansowanym użytkownikom na dodanie obsługi dowolnych innych formatów czy implementację wielu zaawansowanych funkcji. I jak w przypadku Maker Buino, zdecydowałem się napisać kilka gier, by zademonstrować maksimum możliwości systemu. Zgodnie z tradycją na pierwszy ogień poszedł gruniożerca, który na mecie cieszyć się może olbrzymim skokiem jakościowym, widocznym już od ekranu startowego. Od pierwszych sekund wita nas ścieżka dźwiękowa w formacie Wave, tańczące do rytmu światełka i żywa, kolorowa plansza wstępna.
Potem jest tylko lepiej. Wsparcie dla bitmap i szerokiej palety kolorów umożliwiło dodanie grze sporo detali. W tle poruszają się chmury, Grunio animuje się teraz wyraźnie w trakcie ruchu, a dzięki lepszej rozdzielczości obrazu, zamiast zmieniać kolor, może teraz po prostu zmieniać się w Didę, która łapie warzywa innych barw. Cel pozostaje ten sam, dopasowywać kolor świniaka do spadającego żarcia. Zwiększona pojemność karty SD pozwoliła również na dodanie osobnych fanfar dla zdobycia nowego rekordu i porażki oraz ukrytej planszy bonusowej, która pojawia się po zebraniu odpowiedniej liczby punktów. Dzięki talentowi artystycznemu Neko bez problemu porównać można, jak wielkim skokiem technologicznym dla domorosłych programistów jest Game Boy No Meta względem starszego modelu podstawowego. Poprzedni gruniożerca wygląda przy nim zabawnie. I choć gra ta wykorzystuje wbudowane diody urządzenia, to od pierwszego kontaktu z systemem wiedziałem, że kolorowe lampki to idealna kanwa dla gry muzycznej, by symulować oświetlenie sceniczne. Tak powstał bardzo wczesny prototyp gry Rockster, która wykorzystuje większość pozostałych nowych funkcji urządzenia i szczerze mówiąc napina możliwości systemu do granic. Zasady zabawy symulują Rock Band albo Guitar Hero. Zadaniem grającego jest trafiać spadające strzałki w rytm odtwarzanej muzyki. Każde trafienie bądź pudło rozświetla inny kolor diody, generując koncertowy efekt, a silnik napisany został w taki sposób, by gra czytała okładki utworów, dźwięki i nutki bezpośrednio z folderu na karcie pamięci. Dzięki temu każdy gracz może przygotować własne kawałki i wrzucić je na konsolę, żeby sobie pograć. Na potrzeby projektu przygotowałem również bardzo prymitywny przeglądarkowy edytor, w którym wciskając przyciski na klawiaturze, szybko przygotować można prowizoryczne ścieżki pod grę. Dużym problemem okazała się limitowana pamięć. Meta ma jedynie 32 KB RAMu i w przypadku tytułu wykorzystującego streamowanie audio, wysokiej rozdzielczości obrazki okładek i doczytywanie ścieżek z SD, ekspresowo zacząłem cierpieć na niedobory pamięci, zmuszając do mocnej optymalizacji kodu. To też jest swojego rodzaju mocna strona Game Boyino, bo uczy szacunku dla prawidłowego wykorzystywania i zwalniania pamięci oraz prawidłowych praktyk programistycznych, czego brakuje często współczesnym twórcom operującym na gotowych silnikach. Projekt ten był interesujący, bo pozwolił mi przetestować kilka dodatkowych funkcji urządzenia. Po pierwsze, tryb wysokiej rozdzielczości, który umożliwia wyświetlanie czterokrotnie większej niż standardowa liczba pikseli, bo aż 160x128. To pozwala na wykorzystanie bardziej szczegółowych obrazków i uzyskanie lepszych efektów wizualnych, ale niestety kosztem liczby dostępnych kolorów. Z uwagi na limity pamięci, Game Boyino działa w tym trybie jedynie w 16 barwach. Od programisty zależy, czy woli tryb niskiej rozdzielczości, ale pełen barw, czy nazwijmy to HD w 16 kolorach. Tryby te mogą być natomiast zmieniane w locie. W Rocksterze więc gameplay toczy się w high res, dzięki czemu nadlatujące dźwięki dają graczowi więcej czasu na przygotowanie, ale już okładki utworów prezentowane są w niższej rozdzielczości, by wykorzystać możliwości kolorystyczne systemu. Sprytne. Trochę gorzej wypada obsługa dźwięku wysokiej jakości. Po pierwsze, audio musi być przygotowane w bardzo specyficznym formacie, inaczej odtwarza się albo w zwolnionym tempie, z czym miałem sporo problemów w trakcie kodowania, albo nie zadziała wcale. Co więcej, podczas programowania szybko zdałem sobie sprawę z faktu, że audio lubiło rozjeżdżać się z nutkami. Spadek płynności gry nie wpływa równomiernie na muzykę. Na szczęście w kodzie istnieje funkcja umożliwiająca śledzenie dokładnej pozycji odtwarzanej ścieżki muzycznej, co pozwoliło precyzyjnie zsynchronizować elementy rozgrywki i naprawić tę usterkę. Obie gry, w szczególności Rockster, wymagają jeszcze sporo pracy, zanim będę mógł je nazwać gotowymi, ale źródło obu trafiło już do pobrania jako darmowe projekty wraz z kodem źródłowym do analizy. W
przyszłości pojawią się też porty Windowsowe do wypróbowania na komputerze dla ciekawskich. Latem 2018 roku bardzo limitowane wydanie Gruniożercy Meta trafi również, na życzenie setek zainteresowanych widzów, do sprzedaży jako fizyczne wydanie w kartonowym pudełku z instrukcją, kartridżem, płytą DVD i bonusami. W opisie materiału pojawi się link do gruniożercowego newslettera dla widzów, którzy nie chcieliby przegapić tej edycji, bo wszystko wskazuje na to, że wyprzeda się ona na pniu. Game Boy no Meta jest fantastycznym krokiem naprzód dla fanów zabawy z kodem. Dobrze przemyślany framework kontrolujący na przykład uniwersalne menu główne dostępne pod dedykowanym przyciskiem znacznie ułatwia pracę z systemem, a świetnie napisane samouczki i dokumentacja na stronie www projektu pozwolą każdemu zacząć przygodę z urządzeniem. Opcjonalna drewniana skórka to tylko zaproszenie do personalizowania swojej zabawki, a dla domorosłych inżynierów równie, a nawet bardziej imponującym będzie pełne wsparcie dla Arduino Shield, które małą przejściówką nazywaną plecakiem deweloperskim umożliwia wyprowadzenie pinów Arduino i zmodyfikowanie systemu, by poszerzyć go o... w zasadzie co tylko dusza zapragnie. Od sensorów światła, przez webkamy i Wi-Fi, po GPS, interfejsy kontrolne, a nawet silniki krokowe do budowy własnego, robotycznego imperium. Jeżeli marzyliście zawsze o graniu w gry, to Game Boyino pewnie nie jest gadżetem dla was. Jeśli natomiast marzyliście o pisaniu gier, i to na własną konsolę, to Meta jest fantastycznym narzędziem do tego, by rozwinąć swoją pasję i wykonać pierwszy krok. Przykładowy kod, dziesiątki gier z udostępnionym źródłem do dowolnego grzebania i możliwość niemal natychmiastowego zobaczenia efektów swojej pracy na prawdziwej kieszonce, to fantastyczne motywatory. I kto wie, być może i wy staniecie się dzięki temu kiedyś twórcami kolejnego mobilnego fenomenu na miarę Pokémonów.